Hej Lisku, tekst, który za chwilkę usłyszysz, pochodzi z serwisu bajkownia.org, fabryka bajek. Gorąco zapraszam, tata Mariusz. Modliszka, czyli Jolanta Tondys. Bajka o łowach. Na skraju lasu, na suchej łące, pośród patyków, gdzie trawa bura, zastygła w pozie wyczekującej mała modliszka, zielonoskóra. Rączki złożyła jak do pacierza, chociaż to tylko taka jej poza. Patrząc, jak wolno w jej stronę zmierza, karmiąc się pyłkiem maleńka koza. Niezwykła koza, nie ta od mleka, lecz mały chrząszczyk o czółkach długich. Modliszka zwykle cierpliwie czeka, bo bardzo takie owady lubi. Nagle spostrzegła, że zasięg łapek może nie starczyć, by kózkę schwytać, gdy objadany przez chrząszcza kwiatek zaczął się w drugą stronę przechylać. Łowczynie zbiło to z pantałyku. Postanowiła pozycję zmienić, lecz po brązowym sunąc patyku, zielenią w słońcu jęła się mienić. Koza struchlała w wielkiej obawie, wszak wszyscy wiedzą, że to nie żarty. Gdy się napotka modliszkę w trawie, można, miast paść się, zostać pożartym. Szczęściem strach minął w ostatniej chwili, tuż przed ostatnim zabójcy krokiem. Kózka zdołała skrzydła rozchylić i w górę wzbić się z lekkim podskokiem. Ponad łowczyni przemknęła głową, siadła w bezpiecznym miejscu na boku, a zła modliszka, skuliwszy ogon, pośród gałęzi zniknęła w mroku. A morał taki z tej opowieści. Kiedy cel jakiś sobie wyznaczasz, nawet gdy trafisz na przeciwności, to z obranego kursu nie zbaczaj. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.